Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Gotowe na Wszystko. Tak bardzo dawno już gotowych nie było. Praktycznie nie grałam od zeszłego roku, bo w zeszłym roku nagrywałam jeszcze odcinki na mój wyjazd, a teraz już dawno nie grałam. Więc rozeznajmy się, co my tu mam właściwie robić. Ostatnio pamiętam, że graliśmy w pokera. I że były jakieś plotki, podczas gdy gry w pokera panie plotkują o tym, jak Daniel Fox zakłócił spokój. Możesz porozmawiać o tym z Danielem, aby zapobiec problemom w przyszłości. No dobrze, ale jest 9 wieczorem. Pamiętam, że ktoś mnie prosił o to, żeby chyba gdzieś pomieszkować w jakimś domu. Można by spróbować. Aha, jestem na pauzie. Można by spróbować się gdzieś zakraść. W sumie nigdy tego nie robiłam. Aha, domownicy są w środku. Koło 22. No to zaraz pójdą spać. Dobra, to przyspieszymy to trochę. Poczekamy do 22. Boże, ta zaś sterczy przed moim ogrodem. Nie zasypiaj. Ślizgnij się. Zobaczymy. Zobaczymy, co nam to da. Potem następnego dnia pogadamy z Danielem. No, to ktoś jeździ. Wszyscy nie poszli spać. Ej. Jakie oszukaństwo. Okej. Chodzimy do czyjegoś domu. Aha, do domu rodziny Young. O kurczę. Dobra, z czego by ich okraść? Mają tu telewizor jakiś? Nie, schody. A tego nie mogę zabrać? Nie. Spokój się. Czy ja mogę ten obraz zabrać? Wda. Jakoś... Nie drzwi. Bardzo ciężko tu coś... Aha, na górę nie mogę iść. Znaczy nic nie mogę zabrać, no. Chyba się narażam. No nic nie mogę zabrać, ej. Dobra, to chyba był zły dom, żeby się włamywać. No wyjdź już. Może spróbujemy inny dom. Co mamy obok siebie? Nie wiem. Nie wiem, czyj to był dom. Aha, Susan Meyer. Ups. No co prawda nie chciałabym jej jakoś bardzo okradać, no ale... Zobaczymy. Dobra, włamałam się do domu. Ale co z tego, skoro nic nie mogę zabrać? Torebka. O, telefon. Okej. Okay. Się przewróciłam. Dobra. Torebka. Zabierz torebkę. Ach, kurde, aha, bo tu jest plama jakoś rozlana. Nie mam pytań. Nie! Ekspres do ka... Zanim wybuchnie! Weź to, zanim wybuchnie! O, Jezus. Okej, nie wiem, ile dokładnie zabrałam, bo nie wiem, ile miałam.
potykaj się już o to, no. Tu widzę coś jeszcze wartościowego. Boże, kamero. Biżuteria. I oczywiście się przewalisz o tą kałużę, mimo że jest milimetr od ciebie. Okej. Okay. Chyba powinniśmy się stąd zmywać, bo ten wskaźnik tutaj nam wariuje i boję się, że jak dojdę do końca, to już mamy przerąbane. Boże, kamero, nie wariuj tak. Więc myślę, że jak na Susan Mayer to wystarczy. Tak, czyli tak wygląda okradanie sąsiadów. Idziemy do siebie. Boże. Ta zaś ze mną chce rozmawiać. Nawiedzona kobieta. Witam sąsiadkę. Coś się stało? Ktoś znów zniszczył mój ogród i jestem pewna, że zrobił to jakiś parszywy kundel. Skąd pani ma pewność, że to był pies? Jeśli zobaczę jakieś niesforne psy, na pewno dam pani znać. Co ma pani do zwierząt? Jestem pewna, że to ten pies. Właśnie sobie uświadomiłam, że jedyny znany mi pies, który w ciągu dnia może biegać luzem i niszczyć mi ogród, jest ten chodzący dywan Majka Delfino. Każde stworzenie, które nie ma szacunku dla tak cudownego ogrodu jak mój, powinno zostać uśmiercone. Boże, jak masakrycznie. Nie pozwoliłaby pani żyć psu, który by ugryzł albo poharatał pani dziecko, prawda? Ale ogród to jednak coś innego. Hello? Jeśli spotka pani tego Majka Delfino, proszę mu powiedzieć, żeby trzymał tego swojego kundla na smyczy. W przeciwnym razie... Masakra. Porozmawiaj z Majkiem. Dobra, bardzo chętnie, tylko... bym chciała pójść spać, bo już jest 11. No, użyj tych schodów! I... nie, chcę, żebyś szła spać. No. Nie ma to jak iść spać w szpilkach. Dobra, mamy nową kasę. Nasz mąż jeszcze śpi. O, może zrobimy śniadanko. Dawno nie gotowałam. Aha, tu się nie przełączało, zapomniałam. Że się nie przełącza pomiędzy piętrami. Że to nie Simsy. Dobra, gotuj. Kucharz. Ej, nie wiem, co myśmy gotowali. Aha, to gotowaliśmy, to też. Dobra, może być deser truskawkowy na śniadanie. Nie pogardzę. Ej, nie bierz tam nic z lodówki, mama zaraz zrobi śniadanie. Dobra, co my tu mamy? Podgrzej piekarnik. Do 350. Okej. Okay. Truskawki musimy pokroić. O. No, prawie idealnie. Tu mamy masło, mąkę chyba. Co to jest? Orzechy pekan. Okej. Okay. Teraz to mamy mieszu. Potem biały serek, cukier i truskawki. Aha, to mogę wsadzić do piekarnika. I bita śmietana. Jej! Doskonale! Ale to fajnie wygląda. Też chcę takie coś. Aha, właśnie. Musimy zobaczyć, jaki nastrój. Ogólny poziom twojej higieny. Zjedz, no.
Poziom towarzyskości jest do bani. Higienę mamy do bani. Nie, Alfonso, czekaj, ja muszę z tobą porozmawiać. No. Stój! Młody człowieku! Dobra, przyjaźni, dyskutuj. Trochę niech jej się to napełni. A teraz musimy znaleźć łazienkę, która była niestety u góry. Weź prysznic. Okej. No. Sterowanie w tej grze nie jest najwygodniejsze. No, come on! Użyj schodów. Dobra, czy ja mogę iść... Ja chcę iść do Majka, Delfino, najpierw. Okej, okay, zapukajmy. Chyba z nim jeszcze nie rozmawialiśmy w ogóle, tak mi się wydaje. Mike jest najlepszym facetem w okolicy tutaj. No, może mnie wpuścisz? Siadł se przed tym i czeka. Witam pani Wilson. Jak się pani dzisiaj miewa? Mike, musimy porozmawiać. Wszystko dobrze, ale mam niepokojące informacje. Zamknij się, Mike, ile jest dla ciebie warte życie Bongo? O Boże. Dobra, zacznijmy delikatnie. Co się dzieje? Wygląda na to, że Bongo jest odpowiedzialny za ostatnie zniszczenia w ogrodzie Davenport. Mike, wiem, że Bongo tego nie zrobił, ale pani Davenport jest przekonana, że twój pies zniszczył jej ogród. Bongo nie opuszcza podwórka, gdy mnie nie ma. Czy pani Davenport powiedziała, dlaczego uważa, że to Bongo? Nie podała mi żadnych sensownych powodów. Jak dla mnie ta kobieta oszalała. Nie powiedziała, jak mogę ci pomóc? Mogłaby pani przyjrzeć się ogrodowi pani Davenport i dać mi znać, jeśli znajdzie pani coś dziwnego. Będę czujna. Oczywiście. Dobrze. Davenport. To. No proszę. Małe rozrabiaki. Powinniśmy chyba najpierw pójść do Linet. Coś mi się wydaje. Aha, wypytaj dzieci. Okazało się, że przeszukanie ogrodu pani Davenport pozwoliło odnaleźć w błocie ślady niewielkiej stopy. Porozmawiaj z dziećmi z kawą, żeby się dowiedzieć, czego szukały w ogrodzie pani Davenport. Żeby je przekupić, możesz zabrać ze sobą trochę ciastek albo cukierków. Ale... Ale ja nie mam żadnych cukierków. Mam biżuterię. Dobra, olać to. Gdzie jest... mam Linet. Rozmawiaj. Nie wolno nam rozmawiać z nieznajomymi. Dajcie spokój. Czego potrzebujecie, żeby porozmawiać ze starą przyjaciółką mamy? Może czekoladki? Nie jestem nieznajomą, jestem waszą sąsiadką, panią Wilson. Założę się, że bylibyście bardziej przyjacielscy, gdybym przyniosła prezenty. Czy zauważylibyście, czy uważalibyście mnie za nieznajomą, gdybym przyniosła czekoladki? Wtedy nie byłabym nieznajomą, co? Ale pani nie ma żadnych czekoladek. Gdzie ja mam te czekoladki? Na pewno pomoże to trochę słodyczy. Kup paczkę czekoladek w aptece. O, proszę. To ja muszę jeszcze do apteki jechać. W ogóle kto kupuje czekoladki w aptece? Ja jakoś nigdy nie kupowałam czekoladek w aptece do centrum. Jezu, ta kamera szaleje.
Odzież, apteka. Wejdź. Herbatka ziołowa, perfum, bombonierka. Jak mam to kupić? O, mogę sprzedać biżuterię, czy nie? Nie, nie mogę. Nie wiem. Dobra, mamy czekoladki, to najważniejsze. No jedź, 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 jedź. Okej. Spotkała pani pana Davenport? Czy jest już zombie? Super! Okej. Widziałam was, chłopcy, w ogrodzie pani Davenport. Co tam robiliście? Ogród jest zniszczony. Obiecuję, że nikomu nie powiem, ale co wy tam robiliście? Powiedzcie, po co przyszliście do ogrodu, albo ja jej powiem, że to wy zniszczyliście jej kwiaty. Słyszeliśmy, że pani Davenport zabiła swojego męża i zakopała go w ogrodzie. Ogród był akurat rozkopany, więc poszliśmy zobaczyć. A więc co możecie mi powiedzieć o panu Davenport? Gdy umarł pan Davenport, tata powiedział mamie, że w ogrodzie pani Davenport jest bałagan, więc pomyśleliśmy, że go tam zakopała. Yes. Co jeszcze wiecie o panu Davenport? Nic poza tym dniem, kiedy po prostu zniknął. Tydzień później ona powiedziała, że zmarł w odwiedzinach urodziny. Wiecie, rozmawiałam niedawno z panem Davenportem. Powiedział, że jeśli będziecie niegrzecznymi chłopcami, wstanie z grobu i po was przyjdzie. To głupie. Wszyscy wiedzą, że zombie nie mówią. Pani kłamie. Do widzenia. O kurczę. Szukaj informacji o przeszłości Eti, wpisując w komputer nazwisko Davenport. Przyznały się do tego, że były w ogrodzie. Wykorzystaj to zeznanie, aby zwalić na niewinne. Oczywiście to nie najlepsze wyjście dla Lynette i Toma, ale fakt, że niewinny Bongo mógłby zostać skrzywdzony, to dostateczny powód, aby ich pozycja w okolicy odniosła mały uszczerbek. O Boże, i co ja mam teraz zrobić? Dobra, może najpierw poszukamy coś o panu Davenport. Surfuj po internetach. Okej. Nekrologi. Rodney James Davenport, 72 lata. Zmarł na atak serca, był kochającym mężem i wspaniałym przyjacielem, pozostawił w żalu żonę Ette Davenport z Wisteria Lane. Nekrolog został zdjęty. O, Davenport poślubił F. Folkwell. Elizabeth i Rodney Davenport zawarli dzisiaj małżeństwo podczas skromnej ceremonii w kościele świętego Piotra katolickiej wiary. Nowa pani Davenport od dawna zamieszkała w naszej okolicy, pracuje jako ochotniczka w Centrum Seniora Weterana. Pan Davenport, przez przyjaciół nazywany Rod, pochodzi z Fairview i także jest ochotnikiem w Centrum Seniora. Interesujące. Okazało się, że pani Davenport mijała się z prawdą, mówiąc o śmierci swojego męża. Użyj tej tajemnicy, aby wreszcie zakończyć jej szaleństwa. Tak, w ten sposób nie będziemy musieli obwiniać nikogo. Więc przynajmniej tyle. A ona by się opamiętała z oskarżaniem wszystkich dookoła. Chociaż z drugiej strony to jest trochę wkurzające, że jej rozkopali ten ogród i tak dalej. I wcale się nie dziwię, że się wkurza, no ale musimy ratować nasze przyjaciółki. I Bongo oczywiście. Okej. Bardzo dziwnie siadasz na tym krześle.
Witam, pani Wilson. Nie miałam okazji porozmawiać z tym całym delfino. Powiedział, że Bongo nie wychodzi z podwórka, chyba że jest na smyczy. I zastanawiałam się, czemu pani myśli, że to on. A ja tak, twierdzi, że Bongo nic nie zrobił, ale obiecał, że pomoże mi znaleźć winnego. No i po co pani mi to mówi? Niech pani ruszy ten swój pomarszczony tyłek i z nim porozmawia. Nie muszę się przed nim tłumaczyć, ani przed panią. Wiem, że to był ten zapchlony kundel. A gdybym pani powiedziała, że mam dowód, że winny jest ktoś inny, a nie Bongo, i możemy po prostu się dogadać, pomogę pani z ogrodem, jeśli pani da spokój. O kurde. Dobra, niech będzie. Wiem o rodzie. Prawda? O czym pani do diabła mówi? Proszę nie udawać głupiej. Rod żyje. Proszę pani Davenport, niech pani nie żartuje. Obie wiemy, że Rod nie zmarł, jak pani twierdzi. Jest pani bardzo podstępna jak na kobietę w podeszłym wieku. Udało się pani mnie oszukać, jeśli chodzi o śmierć pani męża. Dobra, będziemy trochę milsi. Ja nie wiem, o czym pani mówi. Oczywiście, że mój ukochany Rod nie żyje. Proszę przestać, pani wiecznie udaje. Obie wiemy, że on żyje. Nie, wiem na pewno, że to nieprawda. Może dla pani nie żyje, ale na pewno ta jego nowa żona przekona się, jaki jest żywy w czasie ich miodowego miesiąca. Nie, Rod, nie. Dam znać Mike'owi, że cała ta sytuacja została rozwiązana. Nikogo nie oszukasz, Etto, do widzenia. Teraz standardowe szlochanie, rozgryzłam już panią i pani grę. Okej. Czas powiedzieć Mike'owi. Boże, co ona ogląda? Jej, uratowaliśmy pieska. Fajnie. Witam pani Wilson. Dowiedziała się pani czegoś nowego, co mogłoby pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji z panią Davenport? Cześć Mike, zajęłam się tym. Przez jakiś czas pani Davenport nie będzie niepokoić ani ciebie, ani Bongo. Oczywiście zajęłam się wszystkim, jak zwykle. Udało mi się zatuszować prawdę. Przynajmniej Bongo jest na razie bezpieczne. Może mu puścimy oczko? Dziękuję za załatwienie tej sprawy. Jestem bardzo wdzięczny. Zrobiłam to dla Bongo, ale proszę bardzo. A od czego są dobrzy sąsiedzi, jeśli nie od pomagania sobie nawzajem? Znam jeden sposób, w który ty i ja możemy sobie jeszcze bardziej podziękować. O kurde! Zdrada. Mike. Mike jest bardzo kuszący. Dobra, spróbujmy. Cóż mogę pani zaproponować? Darmowe usługi hydrauliczne. Jeśli coś będzie przeciekać, proszę dać mi znać. Jeszcze raz dziękuję. Nie, Mike. Spróbujmy się z nim bardziej zaprzyjaźnić. O kurde, jak nam potrzeby spadły. Jakie my mamy z nim kontakty? Kurde, tu jest. Przyjaźń, szacunek. Mogę go przytulić? A mogę pocałować? Oh my god! Uwiedź. Cześć Amy, co się dzieje? Chcesz, byś coś zobaczył? Mam problem i wiem, że sobie z nim poradzisz. Coś się zapchało? Można to tak nazwać. W pewnym sensie, chyba tak. A do czego konkretnie mnie potrzebujesz? Trzeba przeciągnąć moje rury. Musisz zerknąć na moją kanalizację. Oh my god. Zerknę na to jutro z samego rana. Chyba mnie nie zrozumiałeś, Mike. Powiedziałam moje rury. Rozumiesz?
Rozumiem, więc pani sugeruje to, co ja myślę, że pani sugeruje, pani musi słuchać. Jestem pewna, że jesteś gotowy na wyzwanie. Dość owijane w bawełnę. Właśnie, z tymi rurami. Chodź za mną do sypialni, tam mam narzędzia potrzebne do tej roboty. O kurde! Mogę się wycofać. Nie, zaszalejmy. Co tam? Oh my god. Ta. Miejmy nadzieję, że mąż się nie dowie. O Boże. I znowu mój świat zawirował, Amy. Było super. Dzięki, Mike. Ty też byłeś fantastyczny. Znów byłam pod wrażeniem. Super, ja bym wybrała inne słowo, na przykład średnio. Dzięki, Mike. Mnie też było bardzo dobrze. W ogóle mi się nie podobało. Pamiętam, że myślałam, jak będzie miło, a chwilę później omal nie zasnęłam z tutu. Mam tego o wiele więcej w zapasie. Dzwoń, kiedy tylko masz ochotę, albo po prostu wpadnij. Chętnie przyjmę zlecenie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Cieszę się, Mike, bo po prostu nigdy nie mam dosyć. Na pewno się do ciebie odezwę. Możliwe, że skorzystam z propozycji. Pogadamy później. Może i masz, Mike, ale obawiam się, że to koniec naszego romansu. Dobra. O, Jezus. Dobra. Wracaj do domu. Gdzie jest twój dom? Matko jedyna. Nieważne, że mamy męża. O, powinnaś się wykąpać. W ogóle powinniśmy obiad jakiś zrobić. No, użyj tych schodów. No i teraz na dół. I idziemy robić jakieś jedzonko. No teraz chyba jakiś nowy powinien się odblokować. Nie to. No właśnie, możemy ulepszać te kanapy. O, albo telewizor. Stać nas? Stać nas. Wyczyść! O kurde. Nie widziałam, że to się czyści. Czemu nie mogę... O, to jest ładne. No czemu mi siadłeś na kanapie teraz, no? No. Ja tu zmieniam meble! Wyczyścić ten przedmiot. A, tu... Nie wyczyściłam go? Nie wiem. A mogę... Nie. To chcę gotować. O, mistrz. Co my tu mamy? Koktajl krewetkowy. Spaghetti z pulpetami. Smażony stek. Brokułowa przekąska. Bananowy sąk. Ja chcę spaghetti. Tak bardzo chcę spaghetti. Okej. Musimy zagotować wodę na makaron. Zapewne poszatkuj cebulę, okej. Dobra, potem paprykę. Ogurtasa albo... Nie, cukinię. Dobra, to musimy pomieszać. Teraz to, to i to. I to też musimy pomieszać, żeby się nie przypaliło. Makaron oczywiście. Aha, pulpety muszę na płycie. O, tu już się zaczyna robić kłopotliwe. Dobra, teraz pulpeciki i
sos pomidorowy, czy tam cokolwiek. Jej, spaghetti gotowe! Jakie ładne wyniki, no. Podaj. Podaj, masz wspaniały obiad. Rodzina pewnie nie doceni, ale... Okej, okay, znowu jakoś dziwnie siadasz, ale spoko. No, to może jakiś deser jeszcze? Ten bananowy song. Song. O kurczę, ile mamy talerzy. Dobra, piekarnik do 350. Bananik trzeba pokroić. Ojoj. Nie wyszło najlepiej. Jajka. Co to jest? To brązowy cukier. O, brązowy cukier. Mąka. Proszek do pieczenia. Kawałki czekolady i nasz bananik źle pokrojony. I do piekarnika. I teraz krojenie mi nie wyszło. To będzie niska ocena. Jej! O Boże, krojenie jeden. Podaj! Jemy! Deser! Rodzina, jedz! Dobra, musimy ten pozmywać. Tego nie mogę zmienić. Nie, mogę tylko usiąść. Trzeba zrobić pranie jeszcze. A komputer mogę ulepszać? Nie. No, chciałam, żebyś zrobiła to pranie. To mogę tylko włączyć. O, ulepsz. To było to? Pasujące? Chyba to. Dobra. Co jeszcze jest siódma? Może pogadamy z naszym mężem. No. Przyjaźni się. Nie. Od razu całuj. Zobaczymy, co tym razem wymyśli. Za ból głowy. Cześć, skarbie. Czemu tak dziwnie patrzysz? Czy ja jestem wciąż dla ciebie atrakcyjna? Przypomniały mi się stare, dobre czasy. Okej. Okay. Może tak? Oczywiście, że tak. Co ci się najbardziej podoba? Co ci się we mnie... Co... Cię we mnie najbardziej podnieca. Która część mojego ciała rozgrzewa cię najbardziej? Może to? Podobają mi się wszystkie twoje walory. Co za beznadziejna, żałosna odpowiedź. To bardzo miłe, co powiedziałeś, a teraz to udowodnij. Mam nadzieję, że to tylko kiepski dowcip. Co mam zrobić, żeby cię udowodnić, że wciąż jesteś dla mnie atrakcyjny? Kochaj się ze mną tak jak kiedyś. Słowa na mnie nie działają, Jack. Będziesz musiał wymyślić coś innego. Powinieneś to wiedzieć. Dobra, typowa odpowiedź kobiety. Bardzo bym chciał, ale jestem bardzo zmęczonym po całym dniu pracy, no jak zwykle. A cały dzień siedziałeś w domu, pragnę ci przypomnieć, bo widziałam. Świetnie rozumiem, że jesteś bardzo zmęczony, ale nie przyjmuję odmowy. Cóż, jeszcze nie skończyłeś pracy na dziś. Może coś miękkiego i koronkowego postawicie na nogi? To mnie zdecydowanie podniesie na duchu. Może już byś to założyła?
Jeśli to ja mam wskoczyć, zbierać na ciuchy, żeby cię podnieść na duchu, to zapomnij. Ojeju. Pomożesz mi? On ci może pomóc cię rozebrać, no najwyżej. Wciąż jesteś kobietą z moich snów. To było fantastyczne, pani Wilson. Jeszcze drżę. Dobra, nie wiem, czy te odpowiedzi nie są takie same. Zawsze. Dobra, już kończymy. Jest już w sumie dość późno, więc może nie będziemy ten... Wyczyść! Jeju. Wszystko trzeba czyścić. I tu też wyczyść. No wyczyść. Nie mogę ci ustawić kolejki jak w Simsach. Wiem, że kibelek nie da się wyczyścić. Okej. Dobra, to idź spać. Ojej, w ogóle powinniśmy kończyć. A, nie zwróciłam uwagi w ogóle na mijający czas. Dobra, przyspieszymy to. O, to w takim razie następnego dnia rano skończymy sobie ten odcinek. Komputer. Ciekawe, czy jego łóżko też mogę ulepszyć. Mogę je wyczyścić. No tak, idź spać. Aha, to tak na speedzie znowu się zrobiło. No stój! Już, dobra. Jezus. Żebym jego łóżko musiała czyścić. Nie mam pytań. Dobra. Kończymy już ten odcinek. Bo się zagadałam i rozegrałam. W każdym razie dzisiaj jeszcze się nie dowiedzieliśmy, co z tym Danielem Foxem. Ale to już następnym razem sobie zrobimy. Za to dowiedzieliśmy się, co z ogródkiem pani Davenport i pomogliśmy Mike'owi w taki czy inny sposób. Tak, nasza postać... Jak ty masz na imię? Nie pamiętam. Jak ty masz na imię? O, Jezus. Nie mam pojęcia. Nie pamiętam, jak ona ma na imię. Jak jej dawałam na imię? Kurde. O matko. Zbyt dawno nie grałam. Dobra, nieważne. W każdym razie ma ona, pani Wilson ma swój mały sekrecik z panem Mike'iem Delfino. No, nie mogłam się oprzeć. Ja pamiętam, że zawsze w serialu mi się on podobał i tak, kurde. No, fajny był. Tylko może do momentu, ta postać była fajna do momentu, kiedy się zeszli z Susan i byli już po ślubie, potem zaczęła się trochę moim zdaniem psuć ta postać. Taki, nie wiem, taki charakter nie miała fajny jak wcześniej. Dobra, ale kończymy. Dzięki bardzo za obejrzenie. Dajcie znać oczywiście, jak wam się podobało. I do usłyszenia kolejnym razem w Gotowych na Wszystko. Cześć!